Szanowni Państwo, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z tego, że możemy dzisiaj być tutaj na tym miejscu i z jednej strony cieszyć się rynkiem łazarskim, który wygląda pięknie i też z jednej strony przed świętami rozpoczynamy taki ten okres oczekiwania. Mamy Betlejem, mamy szereg atrakcji. Witam serdecznie i życzę miłego wieczoru. Proszę i zachęcam do jednak bezpieczeństwa. Gdy dochodzi do bliskich kontaktów, proszę o takie zakładanie maseczek. Mam nadzieję, że te atrakcje nie będą miały wpływu na pandemię i będziemy do końca tego miesiąca mogli z nich korzystać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo proszę o zabranie głosu teraz pana radnego Andrzeja Janowskiego, jeśli jest z nami. Witamy, zapraszamy. Rynek łazarski to jest serce Łazarza. To jest miejsce chyba najważniejsze dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Życzę nam wszystkim, żeby to było nie tylko miejsce handlu, ale też miejsce, gdzie będziemy się na co dzień spotykać, gdzie będziemy przychodzić na spacery z dziećmi, gdzie będziemy mogli przyjść, napić się kawy. Do zobaczenia na rynku łazarskim. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo serdecznie. Prosimy jeszcze o zabranie głosu pana wiceprezydenta miasta Poznania, pana Mariusza Wiśniewskiego. Dobry wieczór Państwu. To, że możemy dzisiaj się spotkać na nowym rynku łazarskim, to jest efekt pracy bardzo wielu ludzi. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy począwszy od 2015 roku, od konsultacji społecznych, przez konkurs architektoniczny, przez późniejsze projektowanie i realizację, przyczyniły się do tego, że możemy dzisiaj też się spotkać. Chcę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Poznania i różnych jednostek. Trudno by wymienić, ale wymienię jedną, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Bardzo serdecznie dziękuję projektantom z pracowni BUA, którzy wygrali konkurs architektoniczny. Generalnemu wykonawcy w firmie Skanska, która naprawdę bardzo rzetelnie pracowała w tym miejscu przez kilkanaście miesięcy. Bardzo dziękuję społeczności lokalnej Łazarza, Rady Osiedla, tej poprzedniej kadencji, jak i obecnej, bo współpraca z lokalną społecznością to podstawa. I również bardzo serdecznie dziękuję radnym miasta Poznania, którzy tak naprawdę przeznaczają środki finansowe na tego typu inwestycje. Bardzo dziękuję tutaj obecnym radnym, panu radnemu Łukaszowi Mikule, panu radnemu Filipowi Orszakowi. Dziękuję także za wsparcie pani radnej Lidii Duziak. Szanowni Państwo, rynek łazarski na pewno będzie miał szansę stać się nie tylko centrum Dolnego Łazarza, ale i całego Łazarza. I mamy nadzieję, że będzie również przyciągał mieszkańców całego miasta. Bo to, że możemy dzisiaj tu się spotkać, to jest właśnie efekt tego, że ta przestrzeń zmieniła się dla Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy, wielkie brawa. Jest z nami pani Iwona Rafińska, prezes Spółki Miejskiej Targowiska, którą także prosimy o zabranie głosu. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję, że możemy się tutaj wszyscy spotkać. Bardzo się cieszę, że zarówno mieszkańcy, jak i kupcy, którzy będą teraz co prawie codziennie gościć pod tym nowym zagaszeniem. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo chętnie nas tu wszyscy odwiedzać, że będziemy się na Betlejem Poznańskim, na Łazarzu wspólnie razem cieszyć i bawić i czekać na piękne święta w tym roku. I serdecznie zapraszamy również na drugą część Łazarza, czyli na arenę, gdzie zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy będą odwiedzać miasto Poznań, będą mieli okazję zobaczyć rzeźby lodowe. Dziękuję Państwu za wszystko, dziękuję za przybycie. Bawmy się i czekajmy na święta. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Dziękujemy bardzo serdecznie, wielkie brawa. Prosimy jeszcze o pozostanie z nami na scenie, a to dlatego, że teraz będzie to bardzo ważny moment dla mieszkańców Łazarza. Wręczymy nagrodę, statuetkę zasłużony dla Łazarza. Ja w tym momencie jeszcze nie wiem, kto tę statuetkę otrzyma. Z tego co wiem, to w tym roku zdaje się będą dwie statuetki, więc zapraszamy osobę z kapituły, która na pewno jest świetnie zorientowana. W zeszłym roku statuetki z powodów pandemicznych nie wręczaliśmy, dlatego w tym roku, z tego co się dowiedziałem, tak jak przy okazji Złotej Piłki, będą dwie statuetki autorstwa pana rzeźbiarza Kazimierza Rafalika, tutaj też artysty rzeźbiarza z Łazarza. Zapraszamy na scenę i za moment będziemy mogli, mam nadzieję, te statuetki wręczyć i dowiemy się, kto je otrzyma.